Co to jest? Je ne sais pas pourquoi tu te méfies de moi. Pourquoi tu crois que je ne t'aime pas? Tu es mon seul amour, je t'aimerai toujours. C'est aussi vrai que deux et deux font trois. Zboczenie, że lubię obserwować, co ludzie mają w oknach lub na balkonach. Gdybym miała opisać South Kensington i ogólnie Chelsea w skrócie, są tu ładne budynki, są tu fajne sklepy typu Chanel i w ogóle, na które mnie nie stać. Na ulicach stoją orszaki. Chelsea nazywane jest królewskim sąsiedztwem Londynu. Właśnie widziałam dwóch Francuzów z ogromnymi karabinami. Stali przed ambasadą francuską. Niestety nie pozwolił mi nagrać. Pewnie mało was obchodzi to, że jem, a więc... Dzisiejszym Instagramem z mojego polecenia jest Instagram Damona i Joe. Ich kanał skupia się na podróżach, na robieniu zajebistych rzeczy. Z tego wszystkiego można obejrzeć zdjęcia na ich rewelacyjnym Instagramie. Byli w Europie w kilku miejscach, chyba w Paryżu i we Włoszech. Mieszkali też w Nowym Jorku przez jakiś czas, teraz mieszkają chyba w Los Angeles, po prostu są wszędzie. Dzisiejszym tematem przeglądu Instagrama jest jesień, która jest moją ulubioną porą roku na równi z... z latem. Wiosna jest dla, zima jest okej. Pierwszym zdjęciem, które niesamowicie mi się spodobało, jest zdjęcie autorstwa Magdy i jest na nim dynia i świnka morska. Autorką tego niesamowitego zdjęcia Tatr jest Paulina, która wpadła w samozachwyt, jak już napisała na Instagramie nad tym zdjęciem i słusznie też jestem nim zachwycona. Dziękuję za podesłanie, jest po prostu przepiękne. Marzę o tym, żeby kiedyś pojechać w Tatry. Bardzo fajne, radosne i w dobrym momencie zrobione zdjęcie podesłała Angela. To zdjęcie jest chyba moim ulubionym zdjęciem z dzisiejszego przeglądu Instagrama. I to chyba dlatego, że bardzo... że urzekł mnie widok chłopczyka stojącego pod tą kolorową parasolką w tak ponury dzień. Mam tutaj prześwietne zdjęcie autorstwa Agaty, która podesłała Pałac Kultury skąpany we mgle. Na zdjęciu podesłanym przez Dominikę jest taka fajna atmosfera. Osobiście uwielbiam jeździć samochodem przez las, gdzie otaczają mnie drzewa. Pięknie, szczególnie jesienią. Gosia zadbała o to, żeby w tym przeglądzie Instagrama nie zabrakło jesiennego zdjęcia kota i muszę ci pogratulować pomysłu, jest świetne. Z jesienią od razu kojarzą mi się te piękne, żółte, pomarańczowe, czerwone drzewa. I tak zdjęcie idealnie pasujące do tego opisu podesłała Maja. Dziękuję. I ostatnim bardzo fajnym i pomysłowym zdjęciem jest zdjęcie Stefanii. Ta-da! Dziękuję wam wszystkim za podesłane zdjęcia. A następnym tematem przeglądu Instagrama, jak ktoś śmiesznie zgadnął, bo miałam go zaplanowanego od tygodnia, jest sztuka. Czyli wszystkie rysunki wykonane kredkami, mazakami, farbami, czym chcecie. Jak zwykle czekam na wasze zdjęcia, publikujcie je na Instagramie z hashtagiem przegląd Instagrama. I to chyba wszystko. Dziękuję. Dzisiaj idę...